Bieszczady potrafią zachwycić każdego. Wiedzą o tym najlepiej ci, którzy przyjechali tu zaledwie na chwilkę i zostali. Kiedyś sami chodzili po Bieszczadach jako turyści. Dziś z ogromną serdecznością goszczą innych u siebie. Bieszczady to właściwie przyszedłem na piechotę, bo szedłem jako młody człowiek z Beskidu Niskiego z plecakiem. No i przywędrowałem w Bieszczady. To był początek lat 70., tam był 74. rok. I wtedy właśnie postanowiłem, że chyba tu zostanę. No nie było to takie wtedy jeszcze łatwe, bo namiot tylko, plecak i tyle, prawda? No i to postanowiłem, że zostanę i zostałem pierwsze kilka lat, mieszkałem na Calyńskim. To jest taka dolina pod Połoniną Calyńską, tam dawniej była wieś. W czasie wysiedleń oczywiście przestała istnieć. No i było świetne miejsce dla takich wagabundów, ludzi, którzy chcieli w tych Bieszczadach trochę pobyć samotnie. Także było to dobre miejsce. Tutaj nic nie było, to był las tylko. Nic nie było, żadnych zabudowań, w ogóle nic. Kupiłem to w 82 roku. Stałem się właścicielem tej ziemi. No i postanowiłem, że już się stąd nie będę ruszał. Rozbiłem namiot. No i zacząłem powoli coś tam budować, prawda? Jakąś stajnię, bo zmarzyłem oczywiście zawsze o tych koniach. To miałem, to może zacznę od stajni. Prawda? No i zacząłem budować stajnię. Trwało to dość długo oczywiście, bo to wtedy były takie czasy, że albo nie było cementu, albo nie było tam jakiegoś materiałów budowlanych takich, które były konieczne, prawda? I, no i tak to się ciągnęło wszystko dość długo. Samo to, że te lutowiska są największą gminą terytorialnie w Polsce, to już stanowi taką wartość, prawda? Bo tutaj, jak myśmy tutaj jeszcze dawniej mieszkali, to była taka satysfakcja, że my mieszkamy na takim terenie, że tutaj jest takie zaludnienie jak w Kanadzie. Prawda? Także taka była Polska Kanada troszeczkę tutaj. A to właśnie gmina lutowiska. Lutowiska, które sięgają, i wtedy jeszcze tego Parku Bieszczadzkiego dużego nie było jak teraz. Ale obszarowo to gmina była bardzo duża. A ludzi bardzo malutko. Malutko było tam około 2000 osób w całej gminie. Nawet nie zawsze, nawet czasem było mniej. Prawda? Trawą zarosły ścieżki, lecz zanim rósł nad wzdorzu, ktoś w nocy serce zjarzębił, na pożegnanie ułożył. Najpierw byłem w Szkocji, gdzie mój ojciec prowadził farmę i mi się bardzo to spodobało. Potem jako pracownik naukowy przyjechałem w Bieszczady na obóz właśnie dla pracowników. No i obiecałem sobie w duchu, że ja tu jeszcze wrócę. No i po paru latach, zdaje się, od tego momentu wróciłem do Bieszczady. I to był pomysł, się zrodził na miłość do Bieszczad od pierwszego wejrzenia. W 70 roku z całym majątkiem swoim, ten majątek składał się z trzech siekier. To była rąbanica, cieświca i krzesanica, bo każde siekiery do czego innego służą. Piła tam jest na ścianie, moja, twoja. No i trochę narzędzi. Rozbiłem namiot. Z psem przyjechałem pięknym, który pilnował tego gospodarstwa. Niedługo potem żona się sprowadziła. No i takśmy zaczęli. Ikony już dawno w mieście, pusto coś bez nich w cerkwi. Okien zagląda wrzesień, niczym słoneczni. Połoniny bez ciebie smutne, a im stoi bezradny. Wracajcie, choćby pojutrze, proszą Bieszczady. Połoniny bez ciebie smutne, a licz stoi bezradny.
wracajcie choćby, bo już proszą mieszczady. Życiem rządzi przypadek i tak mi się też wydarzyło. Przypadkiem dostałem się do jednostki wojskowej, do Arłamowa. Przypadkiem spotkałem w pociągu inspektora łowieckiego, pana Krzakiewicza. Porozmawiałem sobie, on nie wiedział, kim jestem, a ja też nie wiedziałem, kim jest. No i znalazł dla mnie pracę leśniczego do spraw łowieckich w Nadleśnictwie Stuposiany, no, gdzie pracowałem tam ponad 23 czy 4 lata jako leśniczy łowiecki. Przypadkiem spotkałem swoją żonę. Przypadkiem wyszła za mnie, za mąż. Następnie Smucznego też żeśmy musieli odejść przypadkiem. No i wybudowaliśmy się tutaj właśnie w Smolniku, który też przypadkiem kupiłem ziemię jakieś 10 lat temu. To był zupełny przypadek. Także życiem rządzi przypadek. Nie wiadomo, gdzie człowieka pośle. Rządy nie przyszło, jak misja ciszą. Ja tebe czekala. Czy z konia nie ma, czy steżki nie zna, maty nie puskała. Na standard żona ubolewała, bo gdzieś była u znajomych. Gdzie indziej widziała, że to jest lepszy standard. A tutaj jest naprawdę zrobione. No, myślę, że z klasą, można powiedzieć. Zrobiliśmy częściowo, ta inwestycja jest refundowana ze środków unijnych, co na pewno w tym miejscu warto podkreślić, więc mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby to wyposażenie, to co robimy, już było na odpowiednim poziomie. Aczkolwiek cały czas mamy nadzieję kierować naszą ofertę do tych samych gości, bo myślę, że priorytetem całej naszej rodziny jest utrzymać kontakty z tymi samymi osobami, które witały nas i przyjeżdżały do nas. Najmniejsza sestra bodaj nie wzrosła, sidelce schowała. Naszą specjalnością stało się przygotowywanie dziczyzny. Goście lubią zjeść to, co zdrowe, a my na to stawiamy. Staramy się przygotowywać zdrowe posiłki i w dużej części właśnie posługujemy się przetworami przygotowanymi przez siebie. Do dziewczynki, co tebe czeka, moich bratyków. Ponieważ to są tereny bojków, to może by się udało zaprosić jakąś kapelę bojkowską. Zacząłem intensywnie szukać i udało się, trafiłem. Ale zadziwiające jest to, że to po tych latach, nie wiem, 12 czy 13, no, kiedyś to liczyliśmy, to muzyka bojków i łemków stała się tak naturalna, że okoliczne kapele mają w swoim repertuarze właśnie tą muzykę. Ja nie mówię, że to są dokładnie te same piosenki, ale jeżeli rozmawiamy... Kwestia interpretacji, ale słowa są te same. Ale myślę, że właśnie ta kapela na drabinie, którą my odkryliśmy, przekazała tą swoją tradycję. Wieczericzyńka, neweliczyńka, skoczu, pere, skoczu. Witaj, że mene, moja matinko, za kogo ja skoczu. Witaj, że mene, moja matinko, za kogo. U podnóża tych gór jest coraz więcej takich gospodarstw. Jeśli pragniemy spokoju i wypoczynku, to Bieszczady są idealnym miejscem na urlop. W tych górach, jak niegdyś, spotkamy pasące się krowy i kozy,
a ciszę przerywają jedynie świerszcze i ptaki.